obstetryczny, ginekolog, położnik Katarzynę Orzechowską, która przedstawi temat planowanie kolejnej ciąży, a in vitro. Akurat pani doktor jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Super, widać Cię i słychać, wszystko jest idealnie. Bałam się, bo nie miałyśmy tutaj próby, ale wszystko się udało. Pracujesz w Klinice Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. A przede wszystkim endokrynologia, diagnostyka i leczenie niepłodności to najważniejsze tutaj sprawy. Czy coś jeszcze tutaj powinnam dopowiedzieć? Czym się zajmuję na co dzień? Och, cała lawina teraz. Nie, faktycznie endokrynologia to jest coś, co najbardziej mnie zawsze fascynowało, interesowało. No nie pracuję już w szpitalu, jak na sali porodowej już teraz nie, więc bardziej właśnie endokrynologia, niepłodność, a dodatkowo jeszcze no, sprawy ginekologii estetycznej, ale to już troszkę coś odmiennego niż macierzyństwo, więc... Tak, ginekologia estetyczna, plastyczna, pewno rekonstrukcje też. To wobec tego zapraszam na wywiad, na rozmowę w sprawie planowania kolejnej ciąży. Już załączamy Twoją prezentację, a ja połączę się z pytaniami pod koniec Twojego wystąpienia. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja witam wszystkich bardzo serdecznie. No, dostałam taki temat, planowanie kolejnej ciąży a in vitro, więc no, powiem tak, no, zaczęłabym może troszeczkę od tym ogólnie, czy planujemy ciążę pierwszą, czy kolejną, czy mamy już jakieś doświadczenia, jesteśmy mamami, czy nie, to na pewno każda ciąża, no warto jest, żeby ją zaplanować, tak? To jest nadal... Wbrew pozorom olbrzymi problem i to nie tylko u nas w Polsce, ale na świecie, że bardzo duża część ciąż jest ogólnie nieplanowanych. Przez to myślę, do nich nie jesteśmy w stanie w żaden sposób przygotować i oczywiście jeżeli zakładamy, że jesteśmy zupełnie zdrową osobą, często to planowanie nie musi być jakieś wielkie, ale no, mamy niestety u części pacjentek, części kobiet duże konsekwencje związane z tym, że ta ciąża była niezaplanowana i one zaszły w ciążę już z jakąś chorobą, na lekach, których nie powinny brać, więc jak najbardziej, jeżeli jest taką możliwość, zachęcamy i zawsze no, się gdzieś to zaleca, że powinniśmy tą ciążę zaplanować. No na czym polega taka opieka przedkoncepcyjna? Oczywiście to fajnie by było, żeby można było to mówić czy z położną, czy z lekarzem prowadzącym, z ginekologiem, ale chociaż też już no, naprawdę jest coraz więcej dobrych źródeł w internecie, które mówią o tym, co jest warte zrobienia wcześniej, jakie badania warto przekazać i wykonać przed samym takim zabiegiem. To lekarz na pewno w trakcie takiej wizyty przed planowaną ciążą, oczywiście bo tak jak zawsze zbierzemy wywiad, no gdzieś tam porozmawiamy o tym, czy już mamy jakąś przeszłość położniczą, czy były jakieś porody, wcześniejsze poronienia, jaki był ich przebieg, co się działo w tej ciąży, bo dla nas jest to bardzo istotne, czy na przykład nie było jakiejś cukrzycy, nadciśnienia, stanu przedrzutzawkowego wcześniej. To już też nam sugeruje jako osobom, które mają się paniami opiekować, co może wystąpić w kolejnej ciąży, tak? To, co jest niezwykle ważne i będziemy to powtarzać w nieskończoność, to no, jeżeli wchodzimy z nieprawidłową masą ciała w ciążę, czyli zachodzimy w ciążę no, przy otyłości, nadwadze, przy jakimś nieustabilizowanym ciśnieniu z insulinoopornością, to niestety już z założenia ta ciąża może mieć więcej powikłań, no, może być to negatywne pod kątem dzieciaczka, potem jego rozwoju i też przebiegu samej ciąży, więc to są rzeczy, które my musimy sobie omówić i zaplanować, tak? Dlatego też właśnie też jeżeli jest taka pierwsza wizyta, jeżeli już wiemy, że pacjentka planuje ciążę, czy rozważa, że w najbliższym czasie chciałaby zejść ciążę, to warto właśnie zobaczyć tą masę ciała, porozmawiać z pacjentką, że może jednak jeszcze się udałoby, jeżeli jest na to czas, troszkę ją zredukować, sprawdzić ciśnienie tętnicze, tak? Jeżeli chodzi o masę ciała, to ja też zawsze warto, żeby podkreślić, no nie zawsze, nie jest to proste, odchudzanie, wszyscy wiemy, gdyby było proste, to byśmy wszyscy byli szczupli, tak generalnie nie jest, natomiast jeżeli już się zdarzy, że zachodzimy w ciążę i jest już ta otyłość czy nadwaga, to też nie jest wszystko stracone, bo co jeszcze jest gorsze, to zbyt szybki przyrost masy ciała i zbyt duży przyrost masy ciała w ciąży, tak? Czyli jeżeli ktoś
z otyłością, z nadwagą zajdzie w ciążę, to tutaj jest też bardzo ważne, żeby wspólnymi siłami z lekarzem, z dietetykiem, samą sobą, starać się, żeby ten przyrost masy ciała w ciąży był jak najmniejszy. Wtedy jesteśmy w stanie uniknąć wielu powikłań, które zakładamy, że niestety sama ta otyłość może wygenerować, ale jeszcze bardziej ten przyrost masy ciała w ciąży, taki zbyt intensywny, zbyt duży, może to nasilać. Tak? Oczywiście przed ciążą chcielibyśmy, żeby było wykonane badanie ginekologiczne, cytologia, badanie piersi, bo no, musimy na to spojrzeć, jeżeli jesteśmy szczególnie po 25 roku życia, po 30 okres roku, kiedy będziemy w ciąży, będą zmieniać się te piersi, potem będziemy karmić rok, dwa, trzy lata. To są niestety lata, które, przez które możemy przegapić zmiany, czasem nawet nowotworowe, które tutaj mogą w piersiach nastąpić i dlatego warto byłoby chociażby to właśnie badanie piersi, samo badanie czy badanie u lekarza i ultrasonografię wykonać. Konsultacja stomatologiczna. Wszystkie jakieś niedoleczone zęby, martwe zęby, dziury, gdzie rozwijają się bakterie beztlenowe, to jest źródło zakażeń potem w trakcie ciąży, mogą dojść do zakażeń wewnątrzmacicznych, dochodzić do tym samym też do porodu przedwczesnych, więc warto konsultację stomatologiczną przed ciążą zaplanować. Z takich badań, oczywiście badań można by mnożyć w nieskończoność laboratoryjnych, które fajnie byłoby, żeby wykonać, natomiast jeżeli miałabym się ograniczyć do takiego absolutnego minimum, to oczywiście morfologia, badanie ogólne moczu, TSH, czyli no te niedoczynność tarczycy szczególnie jest teraz no taką jedną z naszych chorób tutaj cywilizacyjnych, a niestety nieprawidłowe poziomy hormonów tarczycy sprzyjają niepowodzeniom rozrodu, sprzyjają poronieniom, mogą bardzo już taka nasilona niedoczynność tarczycy może wpływać na też rozwój intelektualny dziecka, czyli to jest taki absolutny must, tak? Tak samo zbadanie glukozy naczo, ja tu mówię oczywiście o ogólnych pacjentkach. Jeżeli mamy już pacjentkę, która ma jakąś insulinooporność, ma rozpoznaną wcześniej cukrzycę, no to ta diagnostyka będzie inna i takie no, pacjentki z chorobami przewlekłymi tym bardziej powinny z lekarzem swoim prowadzącym tą ciążę zaplanować. Ale też oczywiście badanie w kierunku toksoplazmozy, czy nie ma świeżej jakiejś infekcji i cytomegalowirusa. Tak? Dwie infekcje, które można w całkiem łatwy sposób wyleczyć, natomiast szczególnie w pierwszych trymestrach ciąży, jeżeli dojdzie do infekcji albo zachodzimy w ciążę z aktywną infekcją, niestety mogą one nam przynieść dużo stresu, mogą wpłynąć bardzo źle na rozwój dziecka, więc to są dwie takie choroby infekcyjne, które no, trzeba zbadać na pewno przed zachodzeniem w ciąży albo we wczesnej ciąży, natomiast we wczesnej ciąży, jeżeli na przykład dojdzie do infekcji, wiemy, że jest infekcja CMV, to niestety nie za wiele możemy zrobić, tak? I możemy tylko mieć nadzieję, że nic się złego nie wydarzy. Jeżeli już mówimy właśnie o jakichś takich dodatkowych badaniach, czyli właśnie można zrobić całe pełne wymazy w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową, czy oznaczenie poziom witamin, witaminy D, witamin, żelaza. Natomiast ja to tutaj wymieniłam, aczkolwiek nie uważam, żeby to było coś, co trzeba zrobić w pierwszej kolejności, gdzieś tam jak planujemy. Natomiast sprawdzenie też aktualnych szczepień, tak? To jest coś, o czym często nie pamiętamy, może teraz troszeczkę przy ostatnich tych epidemiach grypy czy COVID-a troszkę o tym więcej myślimy. Naprawdę zaleca się, żeby szczepić się przeciwko grypie, czy jeżeli planujemy ciążę w sezonie grypowym, czy już jesteśmy w tej ciąży, jest to rzecz, którą warto się zaszczepić, sprawdzić, czy mamy aktualne szczepienia przeciwko innym chorobom, szczególnie jeżeli mamy też w domu dzieci, tak? Jeżeli nie przechorowaliśmy różyczki, nie przechorowaliśmy ospy, to rozważyć to przed zachodzeniem w ciąży, szczególnie mając już malutkie dzieci w domu, które mogą te choroby niestety też nam przynieść, tak? Co dalej? Jeżeli chodzi, no tutaj nie mamy aż tyle czasu, ale właśnie jeżeli chodzi o suplementację. Bardzo ważne jest w pierwszej kolejności, jeżeli mamy choroby przewlekłe, to warto jednak skonsultować już z lekarzem prowadzącym, czy leki, które stosujemy, są bezpieczne dla zachodzenia w ciąży, tak jak na przykład dużo kobiet z cukrzycą czy z insulinoopornością stosuje metforminę. To jest lek, który do zachodzenia w ciąży jest absolutnie bezpieczny. Potem w trakcie ciąży raczej, jeżeli jest konieczność, staramy się przejść na insulinę, natomiast nie jest lekiem, który jest odradzany w ciąży, do zachodzenia w ciąży, tak? Czyli tutaj nie musimy tego modyfikować. Ale na przykład dużo leków związanych z leczeniem nadciśnienia tętniczego ma już działanie teratogenne, czyli uszkadzające płód. Część leków psychiatrycznych, to nie jest tak, że nie można stosować ich, ale część trzeba zamienić tak, żeby one były bezpieczne już na etapie planowania ciąży.
Suplementacja, jak świat światem zawsze wiemy, że jest co najmniej, chcielibyśmy, żeby 6 tygodni przed zachodzeniem w ciąży była suplementacja kwasem foliowym i nadal jest bardzo dużo kobiet, które tego nie stosuje, tak? Więc nam się wydaje, że to jest oczywiste jako lekarzom czy w dużych miastach, miejscowościach, ale generalnie nie jest ta suplementacja nadal stosowana. Z dodatkowych rzeczy, o których się mówi, to podnosi się do naszej szerokości geograficznej oczywiście witaminę D, żeby to było co najmniej 2000 jednostek i to jest zalecane kobietom w wieku rozrodczym, kobietom planującym ciążę, żeby zawsze stosowały. Dobrze jest albo mieć dietę bogatą w kwasy DHA, albo też je dodatkowo stosować. Z takich preparatów jeszcze dodatkowych witamina B12, tak? To jest to, co rozważamy przy przyjmowaniu, ale bezwzględnie, zanim zajdziemy w ciążę jeszcze, żeby chociaż te 6 tygodni kwas foliowy stosować. No oczywiście fajnie, jakby podkreślamy zawsze, żeby oczywiście nie palić, nie zachodzić w ciążę. Jeżeli się staramy o ciążę, gdzieś tam już podjęliśmy tą decyzję, to żeby chociaż jeżeli mówimy o piciu alkoholu, starać się w tym okresie okołoowulacyjnym i po owulacji do czasu miesiączki no jednak tego alkoholu nie stosować, tak? Jeżeli gdzieś tam wychodzimy, chcemy się napić wina, to raczej w tym okresie przed owulacją, tak? Tutaj też zaznaczyłam konsultację fizjoterapeuty, uroginekologicznego, konsultację flebologiczną, szczególnie jeżeli mamy już wywiad w kierunku na przykład jakichś żylaków stromu, żylaków kończyny dolnej, które pojawiały się w poprzedniej ciąży, naprawdę warto to sprawdzić, podleczyć, zanim zajdziemy w kolejną ciążę, gdyż w trakcie ciąży nic z tym nie zrobimy. Tak, zaczynają się potem wchodzą. Ja mam część pacjentek, które przychodzą, miały w ciąży żylaki, na przykład kończyn dolnych, one naturalnie, jak się zmniejszyło obciążenie po porodzie, gdzieś tam zniknęły, uspokoiły się, nie dawały dolegliwości, w kolejnej ciąży to wraca. I jedyne, co my możemy zrobić, to są no już gdzieś tam rajstopy uciskowe czy pończochy i czekać, aż ta ciąża się skończy. Nie? Więc jeżeli szczególnie to było już kiedyś, w poprzedniej ciąży były problemy, to zachęcam, żeby z takiej konsultacji skorzystać. No i co teraz a propos tego naszego tematu, że planowanie ciąży a in vitro. No ja tutaj chciałabym podkreślić, żeby sobie zdawać sprawę, że rok czasu zachodzenia w ciąży to jest absolutnie norma, tak? My nie jesteśmy bardzo płodnym gatunkiem. Gdzieś około 20% tylko par starających się w ciąży w danym cyklu, czyli w jednym miesiącu zajdzie w ciążę, tak? Czyli to, że nam ten czas, to, że trochę czasu nas zabiera zajście w ciążę, nie jest niczym nieprawidłowym i co więcej, nawet około 15% par zajdzie w ciążę dopiero w drugim roku, mimo że są zupełnie zdrowe, tak? Jak już dołożymy do tego, że mamy już dziecko w domu, tak? Tego czasu swobody na współżycie, bo WHO mówi o regularnym współżyciu, czyli to są 3-4 razy w tygodniu, tak? To zdajemy sobie sprawę, że w codziennym życiu, mając dzieci, mając pracę, rodzinę, nie jest to aż tak często osiągalne, tak? Więc chciałabym, żeby uspokoić, że ten rok czasu jest absolutnie prawidłowy. Natomiast kiedy powinniśmy zacząć się niepokoić, kiedy powinniśmy zacząć się zastanawiać, czy jednak nie potrzebujemy jakiejś pomocy, niekoniecznie zawsze in vitro, ale czy coś się nie dzieje dodatkowego. Jeżeli mamy 35 lat lub więcej, to te starania o ciąże samodzielne powinny trwać maksymalnie do 6 miesięcy. Jeżeli po 6 miesiącach nadal tej ciąży nie ma, to powinniśmy zasięgnąć specjalisty, pomocy specjalisty. Tak? Natomiast jeżeli decyzję o ciąży podejmujemy w takim wieku no 38-40 lat, szczególnie już 40 więcej, to tak naprawdę o tą pomoc specjalisty powinniśmy poprosić od razu, nie czekać, tak? Ponieważ tutaj każdy miesiąc ma istotne znaczenie i może być na wagę złota. Jeżeli mamy jakieś zauważalne nieprawidłowości, czyli nasze miesiączki nie są regularne i nieregularne miesiączki to są miesiączki dłuższe niż 35 dni lub krótsze niż 21, tak? Jeżeli wiemy, że mamy już jakieś choroby towarzyszące, w przeszłości był jakiś problem z zajściem w ciążę, no to wtedy bym się zgłosiła do lekarza wcześniej, tak? Tak naprawdę od razu, kiedy decydujemy się na zachodzenie w ciąży. I tak samo, jeżeli gdzieś wiemy, że był w przeszłości, na przykład przy jakiejś operacji stwierdzone jakieś nieprawidłowości związane z jajowodami, albo też, bo to w Polsce może nie jest takie popularne, bo nie jest dopuszczone, ale jeżeli na przykład jest coraz więcej kobiet, które wraca z Wielkiej Brytanii, mają podwiązane jajowody, no to tutaj jedyną szansą na zajście w ciążę jest metoda in vitro, tak? A to nie jest takie nietypowe, że nagle jednak po jakimś czasie od podwiązania jajowodów stwierdzamy, że
na przykład zmieniamy partnera i chciałybyśmy zajść w ciążę, tak? No z podwiązanymi jajowodami się nie da. Na pewno, jeżeli mamy wywiad już w kierunku endometriozy, jakieś choroby genetyczne, czy w rodzinie, czy w poprzednich ciążach, tak? Jesteśmy po leczeniu onkologicznym, po jakichś dużych operacjach na jajnikach, jakiejś torbieli jajników, tutaj też może być konieczność, że będzie jakiś problem z zajściem w ciąży, może być, istnieć ryzyko, że nawet gdzieś na tym in vitro się skończy nasze leczenie. Ja tutaj zamieściłam taki schemat, dlaczego ten wiek jest taki ważny. My wiemy, że kobiety rodzą się z pewną pulą pęcherzyków jajnikowych, z których może być wyprodukowana komórka jajowa. I niestety my nie doprodukujemy sobie tych pęcherzyków w czasie naszego życia. Czyli tak jak mężczyźni co 3 miesiące produkują nowe plemniki, nowe nasienie, u kobiet tak to nie działa. I tak jak już w trakcie rozwoju embrionalnego my mamy około 3 milionów pęcherzyków antralnych, tak przy urodzeniu ta liczba już jest około maksymalnie gdzieś tam 100-150 tysięcy i każdego miesiąca, każdego roku nam spada. Natomiast taki bardzo istotny, zauważalny spadek ilości pęcherzyków, ale też spadek jakości komórek jajowych jest zauważalny właśnie po 35 roku życia. I niestety ten 35 rok życia jest takim punktem odcięcia, kiedy widzimy, że i ten spadek ilości, ale też jakości oocytów, a tym samym pogarsza się nam niestety odsetek zajść w ciąży, tak, istotnie, więc dlatego po tym 35 roku życia, dlatego tak no, mówimy o tym, że gdzieś tam najlepiej, najidealniej by było oczywiście gdzieś tam w latach 20 łatwiej nam zajść w ciąży niż po 30, ale jeżeli już gdzieś odkładamy tą ciążę po 30 roku życia, to no, dobrze się za to zabrać jednak przed 35, tak, bo po tym czasie niestety widzimy coraz częstsze problemy. Jeżeli podejrzewamy, że możemy mieć problem z zachodzeniem w ciąży, gdzieś tam właśnie są te choroby, które wcześniej wymieniłam, jesteśmy po jakichś operacjach, czy nawet po prostu jeszcze nie chcemy teraz zachodzić w ciąży, ale chciałbyśmy się dowiedzieć, jakie mam szanse na zajście w ciąży za jakiś czas, czy moje jajniki funkcjonują prawidłowo, to warto jest zrobić badanie, które teraz jest dostępne, jest to badanie hormonalne, badanie z krwi, które ma na celu ocenę rezerwy jajnikowej, czyli po części właśnie może nam podpowiedzieć, czy ile jest jeszcze tych pęcherzyków antralnych w jajnikach i jaki, no tak potocznie mówiąc, ile mamy czasu troszkę. I najlepszym teraz markerem jest AMH, czyli tak zwany hormon antymillerowski. On właśnie jest produkowany w tych pęcherzykach, które czekają na rekrutację, czekają na to, żeby wyprodukować komórkę jajową, więc im więcej mamy tych komórek, tym wyższe mamy AMH i warto to sobie sprawdzić i na pewno jeżeli zobaczymy, że te poziomy są nieprawidłowe, czyli jest poziom 1 nanogram na mililitr lub niżej, to powinniśmy się jak najszybciej wtedy też udać do lekarza, udać do specjalisty, gdyż ta rezerwa jajnikowa no, może nam po części mówić o tym, bardzo dużo nawet mówi o tym, że może być problem z zachodzeniem w ciąży, tak? Teraz tak, jeżeli już mamy problem z zachodzeniem w ciąży i będzie konieczność czy właśnie jakiejś stymulacji, owulacji, inseminacji, czy właśnie zastosowania in vitro, czy już na przykład mieliśmy in vitro, ale ono było nieudane, no to zaczyna się szukanie rzeczy, które my możemy zrobić, żeby pomóc sobie, żeby zajść w tą ciążę, tak? I to troszkę będzie, część z tych rzeczy, które tutaj omówię, będzie się łączyć też z naturalnym naszym próbą zajścia w ciąży, czyli po pierwsze znowu prawidłowa masa ciała, obniżenie masy ciała do prawidłowego BMI zawsze ma szansę poprawić odsetek owulacji i poprawić też szansę na zajście w ciąży, tak? Jeżeli chodzi o jakieś nieprawidłowości nasienia u partnera, to tutaj no, dużo jest, jakby nasienie się odnawia co 3 miesiące, natomiast jeżeli jest tendencja do nieprawidłowych wyników, to na pewno część suplementów, które, na przykład, które mają w sobie na przykład karnitynę, też koenzym Q10, różne witaminy mają szansę troszeczkę poprawić te wyniki. Oczywiście ograniczenie stresu, ograniczenie spożycia alkoholu, stosowanie bardziej luźnej bielizny, troszkę bardziej aktywny tryb życia, nie takie ciągłe siedzenie, szczególnie jeszcze podgrzewanie tych właśnie moszny, to ma szansę troszeczkę poprawić właśnie wyniki nasienia, ale żeby też była jasność.
to może poprawić wyniki, jeżeli mamy troszkę obniżone poniżej normy. Tak? Jeżeli mamy całkowity brak ruchu plemników, brak ilości plemników, w ogóle brak plemników w nasieniu, no to nagle nie wyczarujemy dzięki takiemu zachowaniu prawidłowych wyników. Ograniczenie stresu. No tutaj szczególnie jest konsultacja psychologiczna czy pomoc psychologa u par, które od dawna starają się zajść w ciążę, mają jakieś niepowodzenia rozrodu, czy niepowodzenia in vitro, czy poronienia. No stres jest niesamowicie tutaj czynnikiem też zaburzającym nam szanse na zajście w ciążę i tutaj na pewno bym zachęcała, żeby z pomocy psychologicznej skorzystać, jeżeli gdzieś ten okres na zachodzenie w ciążę czy czas leczenia już się nam wydłuża. Tak? Jeżeli chodzi o suplementy, to jeszcze troszeczkę zaraz powiem. Rozważenie zmiany lekarza centrum in vitro. Ja to tutaj zamieściłam, to są takie ogólne zalecenia, które w wielu wytycznych międzynarodowych się pojawiają, no, że jeżeli robimy w kółko to samo, to może czasem warto coś zmienić. Tak? To jest trochę pod takim kątem, że jeżeli gdzieś na przykład już mamy w jakieś jedno, dwa cykle in vitro, ono było nieudane, to może czasem gdzieś tam inna metoda diagnostyczna, inna metoda laboratoryjna w embriologii może tutaj przynieść rezultat, tak? Ale to już bardziej się odnosi do osób, które gdzieś mają niepowodzenia też in vitro, tak? Wywiad. No my też, jeżeli już mówimy o niepowodzeniach in vitro, o sytuacjach, w których przez długi czas to leczenie nie daje nam rezultatu, to próbujemy się uciekać do różnych badań dodatkowych, różnych procedur dodatkowych, które często nie mają też bardzo silnych badań klinicznych. Tak? My jako lekarze powinniśmy, i tak się zaleca, opierać się tylko i wyłącznie na tym evidence-based medicine, czyli na dużych, randomizowanych badaniach, tylko w wielu wypadkach, w wielu sytuacjach nie ma do końca super takich jednoznacznych badań. Jedne badania mówią, że coś daje rezultat, drugie tego nie potwierdzają. Natomiast jeżeli dochodzimy do tej ściany, w której już wszystko zużyliśmy takich rekomendowanych rzeczy i nadal nie ma efektu, to często zaczynamy szukać dodatkowych czynników. Właśnie robimy badania w kierunku polimorfizmów różnych genów, badania w kierunku trombofilii, badania w kierunku różnych zaburzeń immunologicznych. Z tych rzeczy ma potwierdzony wpływ na to, że nie zachodzimy w ciąży lub że ronimy dzieci, tak? Jak na przykład właśnie zespół antyfosfolipidowy, który może mieć działanie prozakrzepowe i przez to też sprzyjać poronieniom. Na przykład z drugiej strony obecność genów celiaki, które część osób teraz zleca, robi to badanie. Część badań pokazało, że może wpłynąć na to, że gdzieś tam stosowanie diety bezglutenowej może pomóc w zachodzeniu w ciąży, może poprawić jakość nasienia na przykład. Natomiast dużo badań tego nie potwierdziło, tak? Natomiast jeżeli ja tak mówię zawsze, no już tak to nie będzie może bardzo medyczne, naukowe, jeżeli no nie mam nic innego, już wszystko poszukaliśmy, sprawdziliśmy, to może spróbowanie takiej diety nie zaszkodzi, tak? Na tym to nie spowoduje na pewno czegoś niekorzystnego u pary czy pacjenta, tak? Ocena jamy macicy. No nie taką wstępnie budowę jamy macicy zawsze oceniamy w ultrasonografii 2D, czyli tej standardowej. Natomiast ona nam nie pokazuje, taka ultrasonografia, jak wygląda jama macicy, to gdzie się zagnieżdża zarodek, gdzie rośnie nam potem dzieciaczek. Tak? Czyli do tego już, czy tam nie ma jakiejś przeszkody, dlaczego się nie implantuje zarodek, dlaczego się nie rozwija prawidłowo dziecko, do takiej oceny już wymagana jest albo zrobienie ultrasonografii trójwymiarowej, albo histeroskopii, czyli założenia takiej kamery do jamy macicy i zobaczenia, czy coś się tam nie dzieje dodatkowo nieprawidłowego. Diagnostyka przedimplantacyjna, no to już jest bardzo zaawansowana metoda, która bada genetycznie zarodki przed in vitro, sprawdzamy, czy nie ma tam no, chorób genetycznych, czy zaburzeń właśnie ilości chromosomów aneuploidii tak zwanych, które mogą sprzyjać poronieniom, tak? Czyli tu na pewno jest to rekomendowane u osób, które mają czy nawracające poronienia, czy nawracające niepowodzenia in vitro. Jeżeli już dojdziemy do takiej ściany, że zrobiliśmy kilka in vitro, nie doszło do zapłodnienia, nie uzyskaliśmy ciąży, to czasem też wymaga to stosowania dawstwa komórek już jajowych od osób trzecich, czyli czy dawstwa nasienia, tak?
No i teraz właśnie trochę tutaj pozaznaczałam takich z gwiazdką różnych działań, które my zarówno przy staraniach się o in vitro, jak i w staraniach o ciąży jeszcze metodami naturalnymi poszukujemy. Tak? To są te właśnie metody, które nie do końca mają zawsze uzasadnione działania, a i tak to stosujemy. Uzasadnione mówię o takich badaniach wieloośrodkowych, randomizowanych, tak? Czyli stosowanie jakichś leków przeciwzakrzepowych typu heparyna, aspiryna, stosowanie sterydów przy zachodzeniu w ciąży, które mają działać jako hamowanie odpowiedzi nieprawidłowej immunologicznej, tak? Czasem wykonuje się pobieranie biopsji właśnie z macicy czy z pochwy, sprawdzanie flory bakteryjnej, stosowanie różnych probiotyków, bo gdzieś tam pojawiły się badania, które, że właśnie nieprawidłowa ilość czy zmniejszona ilość pałeczek kwasu mlekowego w macicy, w pochwie może wpływać na to, że gdzieś tam zaburza się właśnie rozród, tak? Scratching endometrium, czyli takie przed samym już in vitro, na miesiąc przed robieniem no, takiego drobnego, no, jak to nazwać, takie można powiedzieć, blizny, czy troszkę podrapanie tego endometrium, tak jakby to przetłumaczyć na polski, co generuje tworzenie się stanu zapalnego, naprawianie tego endometrium. Były badania, że takie działanie może poprawić właśnie potem implantację zarodka w endometrium. Tak? To są wszystko różne metody, które staramy się robić, próbujemy, natomiast one nie mają jednoznacznych wyników, czy nam pomogą, czy nie. Tak? Też osocze bogatoubytkowe, które znamy z różnych metod właśnie z medycyny estetycznej, ono ma pomagać, podane do jamy macicy, pomagać stymulować endometrium do wzrostu, czyli przy jakimś cienkim endometrium, które gdzieś tam nie chce rosnąć, które może być wpływać na implantację, to osocze może być pomocne. Teraz nawet pojawiła się tak zwana mezoterapia jajników, czyli podawanie właśnie osocza do jajników, ostrzykiwanie jajników, żeby spróbować już takie no, jajniki ze złą rezerwą jajnikową wystymulować jeszcze te komórki do lepszego działania. Natomiast no, dosyć takie jeszcze na etapie eksperymentalnym to jest, ale nie mówię, że to nie będzie kiedyś pomocne, tak? Jeżeli mówimy też o suplementacji przed IVF, przed in vitro, tutaj powymieniałam trochę leków, które w części badań też czy suplementów mogą być pomocne. Witamina D nawet do 5000 jednostek, ale absolutnie chociażby te 2000 bym zalecała przy jakichś zaburzeniach tolerancji glukozy, przy zespole policystycznych jajników często stosujemy inozytol. Koenzym Q10. Ma wpływ na produkcję energii w komórkach ogólnie organizmu, na to, działa jako antyoksydacyjnie, tak? Czyli zmniejsza ten stres oksydacyjny, który może tutaj szczególnie u starszych kobiet być nasilony, bo to są te procesy, które są związane ze starzeniem się. Natomiast te wszystkie suplementy to też są jakieś nasze próby dołożenia, jest część badań, które pokazuje, że ma sens stosowanie. Potem się pojawiają badania, które pokazują, że niestety nie jest to nadal skuteczne. Nie? Więc to są, ja tutaj zamieściłam te rzeczy, natomiast to są takie czasem no, metody ostatniej szansy, które coś próbujemy jeszcze zmienić, dołożyć. Natomiast czy faktycznie pomoże, to nie jesteśmy w stanie tego zapewnić, ale no, tak niestety czy w całym leczeniu niepłodności i przy in vitro bywa, że my się staramy już potem szukać takich nawet drobnych niuansów, które może pomogą pacjentce w zajście w ciąży. Na końcu jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o dietę, czy to jest taka dieta, można powiedzieć, ogólnie dobra dla kobiet starających się zajść w ciąży, zawsze to będzie dieta o niskim indeksie glikemicznym, czyli ta tak zwana dieta w cudzysłowie cukrzycowa, ale też stosowanie diety tak zwanej przeciwzapalnej, czyli więcej produktów pochodzenia roślinnego, mniej pochodzenia zwierzęcego, to na pewno może być korzystne. Tak jak wcześniej już mówiłam, ograniczenie laktozy, glutenu, były próby, są próby nadal sprawdzania, czy taka dieta może mieć wpływ na lepszą skuteczność in vitro, czy zachodzenia w ogóle w ciąży, na poprawę jakości nasienia. Na pewno nie zaszkodzi, tak? To są wszystko działania, które na szczęście, nawet jeżeli nam nie pomogą, to nie powinny zaszkodzić. Dlatego też o nich tutaj mówię.
I z mojej strony to wszystko. Jeżeli będę mogła na coś odpowiedzieć, na jakieś pytania, to chętnie tutaj jeszcze udzielę informacji. Merytoryczna bomba tutaj nas spotkała, ale też dużo pytań do Ciebie, także jeśli pozwolisz, to chociaż kilka postaram się zadać, bo każdej z nas ten temat bardzo interesuje. Czy jest to nasze kolejne dziecko, czy planujemy je i planowaliśmy sobie po 35 roku życia? Zadziwiła mnie ta tabela, gdzie już w wieku 13 lat, kiedy jesteśmy dojrzałe, jaką mamy zdolność, a jak to coraz to bardziej, że tak powiem, gaśnie. Jest to niestety drastyczne, bardzo. Drastyczne. Dopiero mi teraz to pokazujesz, no jak to. A po jakim czasie można zajść w drugą ciążę, jeżeli pierwsza była właśnie in vitro i drugą też planujemy in vitro? Jak tu sugerujesz, ile odczekać? Tu przede wszystkim tak naprawdę będzie miało największe znaczenie to, jak się ta pierwsza ciąża zakończyła, tak? I tu widzę, pewnie odpowiem troszkę na kolejne pytanie. Jeżeli był poród siłami natury, to tak naprawdę pierwszą rzeczą, która nas w jakimś stopniu ogranicza, jest karmienie piersią, tak? Ponieważ jednak nie do końca zalecane jest zachodzenie w ciąży w trakcie karmienia piersią, jednak jest też mocne wytwarzanie prolaktyny, oksytocyny, więc, a już szczególnie, no jeżeli zajdziemy w ciążę karmiąc z piersią, to raczej rekomenduje się, żeby to karmienie odstawić, tak? Więc to jest pierwsza rzecz, no musimy mieć, no musi nam wrócić miesiączka, żebyśmy planowali zachodzić w ciążę w ogóle, więc, a często, no jeżeli karmimy piersią, to ona nie wraca, więc to jest jeden z ograniczników, ale z punktu widzenia takiego fizjologicznego, jeżeli poród był siłami natury, to nie ma takiego okresu czasu, który musimy odczekać, tak? Tak medycznie. Natomiast jeżeli było wykonywane cięcie cesarskie, to raczej mówi się o tym, żeby ten rok od cięcia cesarskiego odczekać, żeby ta blizna na macicy się dobrze zagoiła, żeby właśnie nie dochodziło w kolejnej ciąży do jakiegoś ryzyka rozchodzenia się blizny po cięciu cesarskim, wrastania łożyska, więc ten rok czasu po cięciu cesarskim to jest taki minimum, które powinniśmy odczekać. Dlatego szczególnie jak mamy takie no, pacjentki, które gdzieś też długo się starały, miały in vitro, często gdzieś to leczenie niepłodności jest jednym z takich wskazań rozważanych do zrobienia cięcia cesarskiego. Tutaj warto się mocno zastanowić. Ja wiem, że mówimy o takich, no ten rok czasu generalnie jak urodzimy dziecko, to po roku to tak nie każdy od razu chce myśleć o dzieciach, nie? Ale jeżeli mówimy o kobiecie, która zaszła w ciążę mając 38-37 lat, to ona nie ma aż tyle czasu, żeby sobie 4 lata odczekać, szczególnie jeżeli nie ma zamrożonych zarodków, tak? Bo jeżeli ma zamrożone zarodki, jeszcze one czekają, to troszeczkę to jest inna sytuacja. Dlatego no, też trzeba sobie o tym sposobie rozwiązania pomyśleć, że jeżeli jestem już troszkę starsza, ale nawet nie miałam in vitro, ale mam 38 lat, zaszłam w pierwszą ciążę i będę planować kolejne dziecko, to i ten odstęp czasu nie chcę, żeby on był za długi, to cięcie zawsze nas troszkę już bardziej ogranicza, że wydłuża ten czas planowania kolejnej ciąży. No właśnie, Paulina nawet to napisała, że w wieku 34 lat była pierwsza próba in vitro i zakończyło się to ciążą, syn urodzony przez cesarskie cięcie w listopadzie. Przedwczesne sączenie wód, krwiste wody, dlatego cesarka była, a po jakim czasie najlepiej przystąpić do kolejnej próby in vitro w takim przypadku? Czyli 34, teraz masz 36, 35. Tak, no na pewno jeżeli no ten rok pierwszy, o którym mówię, rok taki absolutny, czy było in vitro, czy nie, jeżeli było cięcie cesarskie, powinniśmy poczekać, no po tym okresie można już zaczynać starania, nie? I no tutaj jeżeli są jeszcze zarodki, które są zabezpieczone, to jest to troszeczkę łatwiejsza sytuacja też, no to trudno tak ogólnie opowiadać, ale jeżeli nie mamy zarodków, no to tutaj znowu właśnie już mamy 35 lat, zaraz 36, też bym nie czekała, bo jeżeli już był problem, to on niestety może być w kolejnej ciąży, chociaż nie musi, to nie jest tak, że kobiety, które miały w pierwszej ciąży in vitro, zawsze potem mają in vitro, bo mamy bardzo dużo przypadków takich, że no kobiety zakładają, że no były bezpłodne, potrzebowały in vitro i więc na pewno w tą ciążę nie zajdą, a jednak zarówno chyba to, że spada nam stres, bo już mamy to dziecko, więc
już tak gdzieś tam nie myślimy o tym bardzo mocno, że czy ten aspekt stresowy nam odchodzi, to jest jedna rzecz, dla której udaje się zejść w ciążę potem naturalnie. Też jednak sama ciąża jest takim no, boosterem hormonalnym, tak zmienia nam ten układ hormonalny, że czasem się zdarza, że potem zachodzimy w ciążę naturalnie. Część danych mówi o tym, że część in vitro jest jakby wykonywanych nie z takiej typowej niepłodności, tylko że właśnie ten czas, który, jeżeli by możliwe, że jeżeli byśmy jeszcze trochę poczekali, starali się naturalnie, to ta ciąża by przyszła naturalnie. I stąd obserwujemy pary, które po ciąży, po in vitro zachodzą też naturalnie w ciąży. Nie? Natomiast no jeżeli zakładamy, wiemy, że była niska rezerwa jajnikowa, jakieś operacje, była endometrioza i już było konieczne to in vitro, no to też bym nie czekała za długo na kolejną próbę. Nie? Niestety ten czas może też no, działa na naszą niekorzyść. A powiedz proszę, a ile nas może kosztować in vitro? Na jaką kwotę trzeba się przygotować? Bo są mamy, które wiesz, nie spodziewały się, że muszą się wykosztować. Zależy to też od województwa, prawda? Ale dla Wielkopolski tak. Jak to wygląda? Ja może powiem tak, jeżeli nie mamy żadnych dofinansowań, to sama procedura to jest koszt 8-10 tysięcy złotych. Do tego dochodzą dodatkowe badania, to bym liczyła nawet kolejne 2 tysiące i leki. Tak? Leki są refundowane, ale są refundowane też w określonych sytuacjach. Są przede wszystkim pierwszą sytuacją, która nas ogranicza, to jest to, że refundowane są tylko do 3 cykli stymulacji, czyli maksymalnie 3 cykle in vitro lub 3 cykle stymulacji do owulacji. Takiej nawet nie przy in vitro i też jeżeli są refundowane tylko kobietom poniżej 40 roku życia. Tak? Więc tutaj też znowu ten czas ma znaczenie. Województwo wielkopolskie, no nas 7 czy 8 województw w kraju ma refundację czy dofinansowanie do in vitro. To jest to warto już sprawdzić w danych województwach czy w różnych miastach, bo na przykład Urząd Miasta Poznania, Tarnowo Podgórne, Gniezno też dofinansowują in vitro. I to jest dofinansowanie 5 tysięcy do procedury, tak? Czyli czasem warto się przeprowadzić na ten czas. Tak. Ale to nie jest niestety tylko kwestia meldunku. To jest co najmniej rok płacenia tam podatków, rachunków. To nie jest meldunek niestety. I to, więc to nie jest takie proste. Ale no to są działania danych gmin czy miast, żeby zachęcić ludzi, czy no wyjść z taką inicjatywą społeczną. Nie? Och, no ale no tak, no niestety co najmniej 15 tysięcy trzeba liczyć, jak nie więcej. I lepiej szybciej się na to przygotowywać, niż zostawiać to na później, bo wtedy tak, są tak, to mniejsze szanse. Dużo też pytań, Kasiu, takiej natury jak do ginekologa. Jeśli znajdziesz czas, bo i tak dziękujemy, że w ogóle udało nam się spotkać i wiem, że też już masz tutaj inne obowiązki, ale jeżeli znajdziesz czas, to proszę o odpowiedź w formie pisemnej na pozostałe pytania. Do szybkiego kolejnego tutaj zobaczenia. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać przy kolejnej edukacji. Ja też bardzo dziękuję. Chętnie bym nawet teraz poodpowiadała, ale wiem, że też są kolejne spotkania, a mi też za drzwiami pacjentki czekają, ale oczywiście postaram się jak najszybciej na resztę pytań odpowiedzieć. Dziękujemy ślicznie. Katarzyna Orzechowska była moim gościem. Dziękujemy bardzo. Bardzo mi było miło. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No właśnie.